Dobra, co? Nie ma na co czekać, trzeba ubić moba. Idź ja! Dobra, i tutaj, ty. O, to jest boss! Dobra! Edred, czarny rycerz. Oj, za bardzo. Dybałem. No. To było nie fair. Dobra, i teraz pota. Dobra. O fuck. I teraz. Off. Nie. Teraz. Raz. Dwa. Trzy. Stagger i do spania. No i... Popił ten aspekt tygla skrzydła. Tu jakieś harpie są. Albo i nie harpie? O! Zejdź. Żegnam państwa. O! Czy ciebie coś powaliło? O, i jest. Cześć. Łaskę, jeśli użyję jeszcze jedną skalę, znajdę... Ołtarz kuźni. O! I jeszcze mocniejsze bronie będą? No. Trzeba coś zamknąć. Golem. Raz. Dwa. I w plecy dostaję od innego golema. Dwa golemy naraz. No. No ta. Rafcik, fajna gierka. Ja niestety nie mam, ale no tak jak widziałem, no kurde. Możliwość. Chyba taki. Ludzie mówią, że jeden. O kurwa, dobra, chuj, skaczę. Ej, tu mnie. Nie było. O kurwa, ile tu jest. Na skat. Albo chuj. Talizman Kowala. Run, Forest, run! Gdzie my tu? O, tu jest przejście. No ta. Rzeczywiście, kurwa. Obejrzyj ołtarz. Wielki miecz z pradawnej rudy meteorytu. Kain Kowalski. No i widzicie. Zostało znalezione. Blok. O kurwa. Ale śmieszny dasz. O, mój Nemezis owca. Myślisz, że cię nie dogonię? O kurwa, chyba nie. Co? To ma podwójny atak? O kurwa. A jeszcze coś zdobyłem. Talizmanów. To było... A ty?
O! Nie! O! Ej, ale fajny fioletowy ton! O! No, one hit done? Stagger? Tako? Fajny ton! Kolerek oddaje, jak się bije z niego. Jakiś talizman wywaliłem. Jesteś mobem? Rozmawiaj, ej! Książka z przewidzeniem poszukiwaczy, perowa łuska. O! Pierw przejadę się tu do końca. O! Pod duże rauch. O! O, to jest lokacja chyba, której szukałem w takim razie. O! Czy tam jest? Ta, to jest to DLC, dokładnie. Grałeś podstawkę? Co się stanie, jak ja to tam przeciągnę? To się opuszcza. Ta. A, zmienia stronę. Okej. Ale muszę wrócić, bo... O. Bo mam to do zdobycia, prawda? Tu jest moje... O, kurwa, wstają. No! Chciałem... zawrócić i odskoczyć. O kurwa. O, jest kolej... A, po prostu... Dobra, w sumie ołtarz. No dobra. Dotnij ołtarza. Co z tego zdobędę? Z poprzedniego wielki miecz. Zdobyłem Tajlew, kowal golemów, kamień starożytnego. Okej. A i wyjście od razu. A to ja nie chcę wychodzić jeszcze. Chwila, moment. Tu chcę. O właśnie. Moment, a to nie jest wejście? To wejście. Granie ciepło zimno, to jest spoko. O, kolejny boss niedźwiedź? Ten sam? Runglea teraz. Czy takiego bossa niedźwiedzia biłem? Miał tu jakiegoś punktu łaski? Kilka. Gdyby nie biłem. Chyba nie. No, to niezłe. Miałeś wejście. Gala. Oj, nie zrobiłem jump ataku. No i po stagerze. Tak, mam pierdolnięcie jak coś. Dystansowy niedźwiedź? Halo. Aha. Okej. Pierdolnięcie może i mam, ale umiejętności brak. Kurwa. O, zginąłem. Och. Dobra. To mógłbym, żeby przejść trylogię Souls. No, to jak mówię. Nie zaliczyłbym się do tego. Czekaj. Ile? Ile run?
Milion? Milion rund za tego jednego bossa? Przyjmuję to. Ja uwielbiam. No lubię pizzę. Pizza jest świetna. Pizza jest, w sensie z takich fast foodów. Burgerów, no, to jest super. Burgerów nie zamawiam, bo robię sobie sam i to zwłaszcza, że bardziej preferuję sam, okej. Okay. W sensie, jakby samego, wiesz, że tam z mięsa wołowego zrobię i w ogóle, ale jakby bardziej mi przyjemniejsza robota i przyjemniejsze sam proces robienia i też smakowo jest dobry. Full piekarni, kurwa, burger. Jest kurczak burger bardziej, o. Co mi się dzieje? Co mi rośnie? Co mi rośnie? Śmiertelna zaraza? Aha! Co się dzieje? Ej, obawiam się bossa. Bo jest tu boss, prawda? A bo jest tu ocka. On będzie nakładał to, no, prawda? Wielka żaba jako boss. Nie, rycerz śmierci. Dam cię. Ej, biłem się z takim już dzisiaj chyba. Albo nie dzisiaj. Pokary macie? Jest. To owy. Pokarm jest fajne. Poki są świetne. Szkoda, że nie ma takiego czegoś jak żabiarium. Czy wiesz? Same żaby są. Nie uważasz, że fajne? Aha, Luki chciał się popisać. Przepraszam, że roboty... Ranarium? O! Ej, ktoś miał taki pat... Ja wiem, przecież lew miał takiego skilla z tym piorunem. Aha, o, to nieźle. Lew. No. Posąg Mariki. Ten lew, co zmienił te pory roku. Ranarium? To nie wiedziałem. Ale żabkarium lepiej brzmi. Nie wiem, kto wymyślił ranarium, skoro żabkarium lepiej brzmi. Bez sensu. Ja nie mam problemów do żadnej gry, kurwa. Ja nie jestem pretensjonalną osobą do gier. Mało było gier, co mi się nie podobały. W sensie... No dobra, rozumiem, ja wiem, ja rozumiem. Prawda, ale generalnie... No tak. Prawda.
Dobra, jest. No dobra, jak obiektywnie uważasz, że pierdolenie z gaz... Poczekaj, topór rycerza śmierci z długim trzonkiem, medalion z bursztynem modrym. Udało się. Ty czaisz, Luki, że ujebałem jednego niedźwiedzia i dostałem 1 050 000 run, a za tego rycerza śmierci 130 tysięcy? Dobra, wracając do pytania. Uważasz, że wpierdolenie skilla za jeden punkt umiejętności, który ci gwarantuje leczenie każdym jedzeniem przez 30 minut jest dobrym skillem? Czekaj, a jaki dokładnie, jak się nazywa ten, ci gwarantuje leczenie każdym jedzeniem przez 30 minut jest dobrym skillem? Smakosz. A jak on dokładnie działa? Który ci gwarantuje leczenie każdym jedzeniem? No, w Wiedźminie było tak, że jadłeś i regenerowałeś HP. Chyba nie było różnicy czym. Czy było? A, okej, okay, okej. Okay. Dobra, no tak, było, było. No i zajebiście. Nie musisz się martwić o HP regena. A to też nie jest tak, że w sumie masz ograniczoną pulę skilli, które możesz włożyć, żeby działały? Więc jakby, no, używając smakosza, jakby rezygnujesz z jakiegoś innego skilla? I tak jakby samo jedzenie czegokolwiek w Wiedźminie nie zajmowało ci długo czasu. Jakby użycie jedzenia jest instant, prawda? Czyli jaka to jest różnica między tym, a masz jedzenie, które się utrzymuje przez te 30 minut, a tym, że musisz po prostu używać jedzenia co 30 sekund. W sensie, okej, no jest różnica, no tak. Ale jakby to nie zmienia ci faktu, że to i to tak samo ci regeneruje HP, tak? Smakosz jedynie ci ułatwia. Albo zmienia to fakt, że nie musisz myśleć o tym. Jeżeli tak to rozumiesz, to tylko i wyłącznie zmienia długość jedzenia. Czas działania jedzenia. O, tak można powiedzieć. Gdzie i tak jedzenie ma tylko i wyłącznie znaczenie w trakcie walki. Gdzie walka, no, może nie trwać maksymalnie, nie wiem, maksymalnie z 2 minuty? Chuj z ekonomią, kurwa! Stary, ja sobie instaluję, kurwa, moto na nieograniczoną ilość udźwigów Wiedźmina i mam to wyjebane. Ja mam wyjebane na ekonomię. Ja chcę fajnie sobie grać w Wiedźmina. Ja lubię zbierać. Ja chcę mieć 999 sztućców w plecaku i nie mieć problemu o to, że mam za duży udźwig przez te sztućce. No tak, no kurwa. A to, że mam na przykład 40 zwykłych mieczy szarych w plecaku i ich nie sprzedaję, to też inna bajka. Ty może spróbuj tego? Ty co? Po drugiej stronie jakby? Czekaj. Tu. Przed tobą drzwi. Coś rozbiłem. Okej. Nie. Nie. Dziura! A teraz po prostu... Tak, ale z tym się... Z tym się zgadzam, że to jest... W sensie tak. Z tym się zgadzam, że aktualnie w strefie gier, ja też to powtarzam, to też mówiłem, że w świecie gier odpierdala się istne gówno pod względem cenowym. Że kurczę... Po pierwsze, nie podoba mi się to, że aktualnie tryb, przykładowo, 3 dni wcześniej, sam ten fakt, 3 dni wcześniej byłby jak dla mnie w porządku,
Gdyby nie to, że te 3 dni wcześniej są zazwyczaj w weekend. Jest to dla mnie skurwiała rzecz, ponieważ to jest taki, jak dla mnie ten preorder, to jest taki dodatkowa rzecz. To jakby, w sensie, jak dla mnie nie powinno się wrzucać to na weekend, gdzie jakby pełna gra powinna się cieszyć każdego gracza, czyli każdy, kto sobie już pozwala na tą grę, to powinien się cieszyć w weekend. Jest to, w sensie wiadomo, no nie każdy ma wolne w weekend, ale zazwyczaj jakby dni weekendowe są takimi dniami, gdzie masz wolne, gdzie ludzie mogą sobie spędzić ten czas w swojej jaskini 24 godziny, ale aktualnie to tak wygląda, że te 3 dni wcześniej są na weekend, a reszta graczy na przykład dostaje w tygodniu. Ja na przykład no, nie potrafię się wtedy nacieszyć daną grą. Chociaż aktualnie ja na przykład no, nie kupuję gier jakby preorderowych. No co było u mnie... Jedyna gra, w którą grałem tak preorderowo, to był Hogwarts Legacy. Nic więcej nie było. Nic nie grałem, bo mi się nie podoba, nie podobają aktualnie ceny. No, sorry, wbiłem w dialog. Dalej, okej. Okay. Pod względem pana Elfa Ocydansy, ktoś będzie zabrał je prostym wygodę, z pewnością będę, że ktoś panu też... X. Wiadomość przedstawiona przez Sir Ansbacha, skierowana do tych, którzy również posiadają ślady Mikeli. No to, że mieszkańcy twierdzy zatopili tę dzielnicę, z którą można się było dostać dalej do Ostrodrzewa. Z tego magazynu nie prowadzi tam jednak żadna droga. Być może istnieje inny sposób dotarcia do świętej dzielnicy gdzieś w tej twierdzy.